Ja muszę się przyznać, że kiedyś napisałem tekst, którego się potem wstydziłem. I to był tekst, którym pana poparłem. Mianowicie napisałem tekst, którym poparłem pana stwierdzenie. Jezu, aż nie wierzę, że to powiem publicznie. Miałem nadzieję, że nikt się do tego nie dokopie. Poparłem pana stwierdzenie, że paraolimpiada to są zawody takie jak szachy dla debili. Bo gdyby to rozłożyć matematycznie i zrobić z tego równanie, to rzeczywiście być może w pewnym momencie doszłoby się do takiego wniosku. Tylko że jeszcze w tym wszystkim jest właśnie empatia. I tak jak pan wcześniej powiedział i też mówił wiele razy, że słowa mogą ranić, no to pana słowa też mogą ranić. I jak sobie pomyślę, że ja wtedy poparłem to stwierdzenie, to jest mi naprawdę wstyd, bo poznałem... Czyli pan uważa, że ważniejsza jest empatia niż logika. Wspaniałe, naprawdę wspaniałe. Czasami tak. Pracuje u nas w radiu Marcin Liszka. Wspaniały człowiek, świetny dziennikarz. Startował na paraolimpiadzie, jest niewidomy. I jest to jedna z najbardziej wartościowych osób, jakie ja w życiu poznałem. I moment, w którym pan używa słów, które mogą go dotknąć w pewien sposób, zasmucić, to jest moment, w którym trzeba powiedzieć, o Jezu, to nie jest moja bajka. Ale dlaczego, tego nie ale jakim prawem pan obraża debili? Dlaczego pan uważa, że debil nie może grać w szachy? Dlaczego pan obraża debili? Nie ma pan cienia empatii. Cienia empatii pan nie ma. Pan gra, czy pan się tak zdenerwował? Gra oczywiście. Nie, mówię zupełnie poważnie.